Dziś w programie Twoim zdaniem pytamy Jeleniogórzan o 38. wystawę psów rasowych. Czy tego typu wydarzenia w Jeleniej Górze są potrzebne, jak Pani ocenia? No myślę, że tak. Każdemu jest potrzebne. Co roku przyjeżdżamy na wystawę do Jeleniej Góry. Spotykamy różnych swoich naszych znajomych na wystawach i myślę, że taka niedziela i sobota dla rodziny bardzo, bardzo fajna sprawa. Pani zdaniem, tego typu imprezy są potrzebne? Oczywiście, że tak. Ja sama też jestem hodowczynią, wystawiam pieski. Akurat dzisiaj przywiozłam koleżankę, jestem tylko kierowcą, ale są to imprezy, które są bardzo potrzebne. Dlaczego? Po prostu spotykają się ludzie, my hodowcy spotykamy się z innymi hodowcami, spędzamy bardzo mile czas we wspaniałych atmosferach, także uważam, jest to bardzo potrzebne chociażby dla właśnie krzewienia i w ogóle preferowania psa rasowego. Jak Ci się podoba dzisiaj na imprezie? No jest fajnie. Nigdy naprawdę nie widziałam tak dużo psów naraz. A jakie psy Ci się najbardziej podobają? Lubię labradory, takie małe pieski najbardziej. A ten psiak, którego trzymasz teraz, to co to za rasa? Tak naprawdę to nie wiem. Chciałabyś mieć takiego pieska? No. Dlaczego? Dlatego, że lubię właśnie takie małe, które są bardzo długo małe. Akurat synek, który już się właśnie z psem socjalizuje i odwrotnie. Czy Pani tego typu imprezy się podobają? Bardzo, jestem uczestniczką już od paru lat, bo mam pieska, który właśnie jest wystawiany na wystawach. Czy tego typu imprezy powinny być bardziej rozpropagowywane? Myślę, że tak. Wtedy to może wpłynie na to, że więcej ludzi będzie kupowało psy od profesjonalnych hodowców, a nie od pseudohodowli. Lubię tutaj być. Dlaczego? Jest miła atmosfera, fajnie wszystko przygotowane. No troszkę dzisiaj ciepło, w zeszłym roku znowu było za gorąco, no wiadomo, pogoda jest jaka jest. No. A przecież nie gorąco, bo to wełna na nie... Gorąco, ale wyczesane to im to służy, żeby nie przegrzały się, bo włos też chroni od słońca, od ciepłego powietrza. Co także. Są tego typu imprezy? Trzeba psy pokazywać szczególnie takie... Oczywiście, bo ludzie nie znają takich psów i często kojarzą sobie pudle z takim psem, gdzie jak na przykład ja idę po mieście, no to wszyscy się pytają, co to za pies, co to za rasa, nie znają. Kojarzą sobie takiego pokręconego, byle poszczępionego, skołtunionego psa, a to w rzeczywistości jest śliczny pies, wyczesany, no wymaga pielęgnacji i dbałości, ale to jak każdy pies, każda rasa tego wymaga, także no troszkę czasu, a efekt jest fajny. Można zobaczyć różne rodzaje psów, od malutkich do największych, w różnych kolorach, w różnych długościach sierści na przykład.